Starożytna cywilizacja Persów znana jest z najpiękniejszej poezji w świecie islamu. Misternie tkanych dywanów, magicznych ogrodów i ponadczasowych baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Sercem tej cywilizacji był Szach, pan panów, zasiadający na pawim tronie. Persja, której spadkobiercą jest współczesny Iran, przywołuje zupełnie inne skojarzenia. Religijną teokrację, deptanie praw kobiet i nienawiść do Ameryki. Przemianę starożytnej Persji we współczesny Iran uosabia historia. Historia rodziny Pahlawich. Wydała ona tylko dwóch monarchów, a jej rządy trwały jedynie 60 lat. Były to jednak najbardziej burzliwe dekady w długiej i skomplikowanej historii kraju. Władza Pahlawich zaczęła się od puczu, a skończyła wraz z rewolucją. Reza Szah Pahlawi, a zwłaszcza jego syn Mohammad, mieli ambitne imperialne plany, ale ich autokratyczne rządy i dekadencki styl życia doprowadziły do ich upadku. Pahlawi kusili los swoją butą i ekstrawaganckim stylem życia, który był zaprzeczeniem szyickiego islamu, który dominował w kraju. Jedni przyczyn rewolucji szukali w rządach absolutnych, inni w paranoi, która doprowadziła do stworzenia brutalnej bezpieki o nazwie Sawak. Są tacy, którzy twierdzą, iż upadek Pahlawich przepowiedział kilka wieków wcześniej Nostradamus. Niezależnie od tego, kto ma rację, prawdą jest, iż rządy najbardziej znanej i obfotografowanej rodziny królewskiej na świecie zakończyły się spektakularnym upadkiem, który zmienił życie milionów ludzi. Już za chwilę poznamy klątwę pawiego tronu. Perskie to nazwa związana z kilkoma dynastiami rządzącymi terenami, na których leży dzisiejszy Iran. Założone przez Cyrusa Wielkiego około 550 roku przed Chrystusem, stało się jednym z największych mocarstw w historii świata, rozciągającym się od Bałkanów po Dolinę Indusu. Tutaj znajdowało się światowe centrum kultury, religii, nauki, sztuki i technologii. U szczytu potęgi Persja pokonała indyjskich Mogołów, przejmując pawi tron. Reprezentował on władzę szacha, ale był też przekleństwem dla tych, którzy zajęli go bezprawnie. W 1920 roku starożytne imperium zatrzęsło się w posadach w wyniku międzynarodowej intrygi. XIX-wieczne zmagania Wielkiej Brytanii i Rosji, a także walka o złoża na Bliskim Wschodzie sprowadziły na Persję nieszczęście. Podczas I wojny światowej Persja znalazła się pod okupacją Rosjan, Brytyjczyków i Osmanów. W niestabilnych powojennych czasach dynastia Kadżarów została obalona przez wojskowy pucz. Jednym z jego przywódców był brygadzista generał Reza Khan. Urodził się on w ubogiej rodzinie. Jego ojciec był majorem w perskiej armii, a matka gruzińską muzułmanką. Idąc w ślady ojca, Reza Khan wstąpił do perskiej brygady kozackiej. Choć był niemal analfabetą, Reza szybko piął się po szczeblach kariery. Podobnie jak Napoleon, miał wielkie plany dla swego kraju. Zamierzał zerwać pajęczyny perskich dynastii i stworzyć nowoczesne państwo.
Dzięki wsparciu progresywnych polityków i brytyjskich dyplomatów, którzy chcieli zapewnić sobie wpływy w regionie, Pahlavi poprowadził 4000 żołnierzy na Teheran. 21 lutego 1921 roku Reza Khan przejął dowodzenie nad siłami zbrojnymi i mianował się ministrem wojny. Odsunął od sterów młodego Ahmeda Shaha, pozostawiając mu rolę figuranta. Reza wziął się za konsolidację władzy. W ciągu kilku miesięcy pozbył się potencjalnych wrogów. W roku 23 został premierem, a dwa lata później wygnał z kraju Ahmada Shaha, kończąc tym samym rządy Kadżarów. Uległe Zgromadzenie Narodowe o nazwie Majlis ogłosiło Rezę Pahlaviego nowym przywódcą Cesarstwa Iranu. Persja przestała istnieć. Przyszłość należała do Iranu i nowego szacha, który zasiadł na pawim tronie. Nazwa Pahlavi była bardzo znacząca. Słowo to istniało jedynie w pisanej formie języka średniopersjskiego, miało więc posmak majestatu. Tak zaczęły się rządy Pahlavich. Niektórzy twierdzą, że przybranie nazwiska, które znacznie przewyższało pochodzenie społeczne Rezy, było aktem pychy, który sprowadził naród nieszczęście. W pierwszych latach swoich rządów Pahlavi prowadził progresywną politykę. Wszedł jednak w konflikt z muzułmańskim duchowieństwem i wyznawcami islamu. Pragnął wprowadzić Iran w XX wiek, zabronił więc noszenia hijabów. Był to ruch nie mający precedensu. Przez 1500 lat Persja była Persją, a kobiety zakrywały głowy. Teraz Persja była Iranem, a kobiety chodziły niezakryte. Tak drastyczne zmiany podobały się tylko nielicznym. Wielu poddanych szacha było oburzonych. Przypomniano sobie o przepowiedniach Nostradamusa, które kilka wieków wcześniej pisał: deszcz, głód i wojna nie ustaną w Persji. Zbyt wielka wiara zdradzi monarchę. Owe działania rozpoczęte we Francji znajdą tam swój koniec. Tajemny znak dla jednego zbędnego. Czy w Iranie była zbyt wielka wiara? Lata 30. to czasy wielkich napięć, które nie ominęły też Iranu. Zaniepokojony potęgą Wielkiej Brytanii, Reza wszedł w sojusz z Niemcami. Szach został uznany przez aliantów za zwolennika narodowego socjalizmu. Po zwycięstwie nad Hitlerem Iran uznano za wroga, pomimo jego deklaracji o neutralności. Brytyjczycy i Sowieci okupowali Iran, by uzyskać dostęp do jego zasobów. Dla Rezy oznaczało to kres jego władzy i początek kolejnej. Po wybuchu II wojny światowej Reza ogłosił neutralność, utrzymując stosunki z Niemcami. Kiedy Wielka Brytania i Sowieci zawarli sojusz, zajęli Iran, by zapewnić Związkowi Sowieckiemu zaopatrzenie. Reza nie cieszył się zaufaniem aliantów. Brytyjczycy zmusili go do przekazania władzy swojemu synowi, młodemu i niedoświadczonemu Muhammadowi Rezie Pahlaviemu. Urodzony w 1919 roku Muhammad został księciem, kiedy jego ojca mianowano szachem w 25 roku. Według jego biografów Reza Khan mówił na syna Koszgadam, czyli ptaszek szczęścia. Ich relacje jednak były napięte. Muhammad nazywał ojca w pamiętniku najbardziej przerażającym człowiekiem, jakiego zna, opisując jego gwałtowny charakter budzący strach, ale nie lojalność. Podobno jego syn stał na czele spisku mającego doprowadzić do abdykacji. Czy ta zdrada sprowadziła klątwę? Czy obalając własnego ojca Muhammad sprowokował swój własny upadek? Jego matka Taj ol-Muluk nie udała się na wygnanie wraz z mężem, ale trwała u boku syna jako jego doradca. Była jego Rasputinem, osobą przesadnie zabobonną. Wierzyła ona, że sny stanowią przesłanie z innego świata. Wieszała synowi amulety na szyi, by odpędzić złe duchy.
składała w ofierze zwierzęta, by sprowadzić szczęście. Takie zabobony były niezgodne z islamem. Królowa matka stanowiła jednak emocjonalne wsparcie dla introwertycznego szacha, przekonując go, iż był wybrańcem losu. Jak to bywa z przeklętymi rodami, wybuchły spory o sukcesję. Według prawa następcą mógł być jedynie mężczyzna praktykujący islam. Jego matką musiała być obywatelka Iranu i muzułmanka. Nie mógł też być członkiem rodziny Kadżarów. Jeśli Muhammad miał zapewnić ciągłość, potrzebował męskiego potomka. Najpierw musiał jednak znaleźć żonę. Choć nie uganiał się za kobietami, to jednak był koronowanym władcą, a córka króla Fuada z Egiptu szukała męża. W 1938 roku Muhammad poślubił księżniczkę Fauzije. Jej filmowa uroda i dystyngowany styl sprawiły, że stała się klejnotem irańskiej koronie. Ona była księżniczką, a on potomkiem chłopów. Na domiar złego mówili w obcych językach. Ich małżeństwo było skazane na porażkę. W 1940 roku urodziła się księżniczka Shanaz. Wciąż nie było następcy tronu. Europejskie tabloidy pisały, że Fauzija nudziła się w Teheranie, który był prowincją w porównaniu z kosmopolitycznym Kairem. Nieszczęśliwa księżniczka powróciła do Egiptu w 1945 roku, gdy II wojna światowa miała się ku końcowi. Doszło do przewrotu. Iran został zajęty przez Brytyjczyków i Sowietów, a Reza musiał udać się na wygnanie. Muhammad zasiadł na tronie, ale jego władza była ograniczona. W 1948 roku doznał kolejnego rozczarowania. Fauzija zażądała rozwodu. Coś takiego nie miało wcześniej miejsca w rodzinie królewskiej, ale ona nie zamierzała zmienić zdania. By uwolnić się od przeklętego związku, musiała pójść na kompromis. Zostawiła swoją córkę w Teheranie na perskim dworze. Dynastii jednak wciąż był potrzebny męski potomek. Wyższe sfery huczały od plotek. Czy na Pahlawi ciążyła klątwa? Czy zbliżał się kres panowania szachów w Iranie? W 1951 roku Muhammad Reza Pahlavi ożenił się po raz drugi. Teheran był świadkiem kolejnego królewskiego ślubu. Wydawało się, że szach nie tylko znalazł miłość swojego życia, ale też złamał klątwę. Poddani powitali piękną Soraję, która stała się ikoną kobiecości w Iranie. Może tym razem para królewska doczeka się męskiego potomka. Był to jednak początek zimnej wojny, dwubiegunowego świata rządzonego przez atomowe mocarstwa. Sprawa dziedzica musiała zejść na drugi plan. W 1953 roku szach zgodził się na przewrót zorganizowany przez CIA, mający na celu obalenie rządu premiera Muhammada Mossadegha. Był on postrzegany jako zagrożenie dla amerykańskich interesów w regionie. Mimo iż pragnął silnego i niepodległego państwa, szach wbrew swojemu narodowi związał się z obcymi mocarstwami. Szach zażądał rezygnacji Mossadegha. Premier odmówił. W stolicy wybuchły zamieszki. W obawie o życie szacha doradzono mu, by przeczekać sytuację w Rzymie. Był to czas politycznego chaosu, który dodatkowo potęgowała rywalizacja Muhammada i jego brata, księcia Alego. W 1954 roku samolot, którym leciał Ali Reza, przepadł bez śladu. Nie wiadomo, czy szach obawiał się ambicji swego brata, ale niewczesna śmierć Alego rozwiązała tę sprawę. Otwartą pozostawała kwestia sukcesji. Szerzyły się plotki o bezpłodności Sorai. Królewska para znalazła się pod lupą. Szukano pomocy amerykańskich specjalistów, ale diagnoza nie napawała optymizmem. Soraya okazała się bezpłodna. Był to drugi bezowocny związek. Znów pojawiły się domysły, czy siłowe przejęcie władzy przez Pahlavich nie sprowadziło na nich przekleństwa, czy dynastia skończy się równie szybko, jak się zaczęła.
W 58 roku wciąż nie było następcy tronu. Soraya opuściła Iran i udała się do Niemiec. Świat domagał się informacji na temat przyszłości królewskiej pary. Szach kochał Soraję i nie chciał jej stracić. Zaproponował jej, by pozostała jego królową, ale pozwoliła mu na drugie małżeństwo. Soraya nie mogła się na to zgodzić. Wydawało się, że klątwa zakończy panowanie Pahlawich. Los jednak ponownie się odwrócił. Szach poznał Fare Dibe, córkę kapitana irańskiej armii. 20 grudnia 59 roku Mohammad i Fara wzięli ślub. 10 miesięcy później cały naród świętował wraz z nimi. Szach i Fara Dibe zapewnili ciągłość dynastii. października 60 roku urodził się następca tronu, Reza Cyrus Pahlavi. Na świat przyszły jeszcze dwie córki i drugi syn, a Fara została nagrodzona za spełnienie swojego zadania. W 67 roku ukoronowano ją na władczynię Iranu. Tytuł ten przyznano po raz pierwszy żonie szacha. Na złotej poduszce klęczy pierwsza i jedyna cesarzowa w historii Persji. Trzecia żona szacha dała mu pierwszego męskiego potomka. Przyszłość wyglądała obiecująco. Ciągłość rodu wydawała się być zapewniona. Jednak w latach 70. Iranem wstrząsnęły zamieszki. Mułowie zaczynali tracić cierpliwość. Mohammad skorzystał z pomocy bezpieki, by inwigilować dysydentów. Więzienia zapełniły się ludźmi, których przestępstwem było posiadanie własnego zdania. Bliskie związki z amerykańskim rządem i armią ułatwiły ukazanie szacha jako wroga ludu. Przebywający na wygnaniu we Francji Ajatollah Khomeini wezwał Irańczyków do obalenia szacha. Niektórzy przypomnieli przepowiednie: zbyt wielka wiara zdradzi monarchę. Mohammad Reza Pahlavi i jego żona Fara stali się ikonami elegancji, wytworności i bogactwa. Ich fotografie pojawiały się na okładkach międzynarodowych magazynów. Obserwowano każdy ich ruch. Przedstawiano ich jako wzorową parę królewską. W kraju jednak szach tracił na popularności. Bogactwo płynące z irańskich pól naftowych nie poprawiało warunków bytowych zwykłych ludzi. Szalała korupcja. Choć wprowadził wiele reform społecznych i wspierał perską kulturę i sztukę, szach nie szanował tradycji i zwyczajów. Sawak, brutalna policja polityczna, tłumiła wyrazy niezadowolenia. Irańscy obywatele byli aresztowani i torturowani. Im większe było niezadowolenie, tym bardziej bezwzględny był szach. Miał zresztą powody do obaw. Przeżył kilka zamachów na swoje życie i dwie katastrofy lotnicze. Jeden zamachowiec trafił go w twarz, w bark, w głowę i dwa razy w korpus. Fakt, że przeżył, utwierdził go w przekonaniu, że został wybrany przez Boga, by uratować swój kraj. Twierdził, że sam Najwyższy go popchnął, aby kula nie trafiła w serce. Wielu jednak życzyło mu śmierci. Dla mułów jego reformy były zbyt daleko idące. Próbował przerobić tradycyjnie nastawione społeczeństwo na zachodnią modłę. Stracił kontakt z poddanymi, a nawet odczuwał do nich odrazę. W 74 roku pojawiły się plotki o jego chorobie. Oficjalnie mówiono o uporczywym przeziębieniu, ukrywając prawdę o tym, że szach choruje na raka. Jego wrogowie wykorzystali dogodny moment. W 79 roku wybuchła rewolucja. Ajatollah Ruhollah Khomeini wypędził szacha i ustanowił rządy teokratyczne.
Znacjonalizowano przemysł. Wściekły tłum zajął zachodnie firmy. Pachlawi udali się na wygnanie, a układ sił na Bliskim Wschodzie zmienił się drastycznie w kolejnych dekadach. Muhammad zbyt długo ignorował oznaki niezadowolenia. Przez 20 lat otaczał się pochlebcami. Czy spełniła się przepowiednia Nostradamusa? Czy zbyt wielka wiara obaliła Pachlawich? Szach budził coraz większe kontrowersje. W USA mógł liczyć na fachową opiekę, ale jego obecność na amerykańskiej ziemi wzbudziłaby złość Irańczyków. Niegdyś potężny szach stał się włóczęgą i władcą bez tronu. Rząd USA zlitował się wreszcie nad Muhammadem i zgodził się przyjąć go na leczenie. W odpowiedzi Irańczycy wpadli do amerykańskiej ambasady i wzięli 52 zakładników. Był to jeden z największych politycznych kryzysów w XX wieku. Na domiar złego rak okazał się złośliwy i nie było żadnych nadziei na powrót do zdrowia. Szach uzyskał azyl w Egipcie. Zmarł 27 lipca 1980 roku. Książę Reza Cyrus Pahlavi ogłosił się głową rodu i dziedzicem pawiego tronu. Cesarzowa Fara i jej dzieci zamieszkali w USA. Ich marzenia o powrocie do ojczyzny powoli bladły. W 2001 roku córka szacha, księżniczka Leila, popełniła samobójstwo. 10 lat później książę Ali Reza, młodszy syn szacha, również odebrał sobie życie. Życie na wygnaniu okazało się zbyt wielkim ciężarem. Książę Reza Cyrus Pahlavi i jego żona Jasmin Etamat Amini mieszkają wraz z córkami w Stanach. Nie ma męskiego dziedzica pawiego tronu. Nawet gdyby Irańczycy zgodzili się na powrót władcy, zasady sukcesji pozostają niezmienione. Reza Cyrus Pahlavi, który mógłby zapewnić przyszłość dynastii, z dumą nosi tytuł jego cesarskiej wysokości księcia Iranu. Czy kiedyś zasiądzie na pawim tronie? Czy też ród Pahlavich jest skazany na wymarcie? Wersja polska SDI Media Polska. Tekst Piotr Klinger. Czytał Piotr Makowski.